ramy. Ej, ale bez ironii chyba na serio znaleźliśmy odpowiedź do tego. Weź teraz wyszukaj na serio, ile mamy dziurek w ciele. How many holes in human body? Nie ma na pewno jednej definitywnej, bo to jest zależy od definicji. No tak, ale dziurka się zalicza jako właśnie... Nie, weź sprawdź, to jest na serio. Seven. Siedem? O. External auditory canal. Nasal metai. Mouth pro. Uteral. Nie. To akurat definiuje to, jeżeli to byłyby indywidualne dziurki. Jeżeli byłoby tylko wejście. To chodzi o wejście. To są wejścia. Ale nie zaliczę tutaj dziurek od tego. Od skóry. Bo jeżeli byśmy tak to definiowali, to wtedy właśnie to jest błędna odpowiedź. 9. Teraz znalazłeś też 9? 9. Plus 7. No bo... Ta, jeżeli dziura to nie musi mieć jakby tego, nie ma dwa otwory, no to dużo. No tak, jeżeli zaliczamy dziurkę jako otwór, jako jeden otwór, no to wtedy byśmy zaliczali także i dziurki na skórze. No. A to tego nie zaliczę. No tak, bo tak było, że 9 nie licząc porów. A tam było napisane? Takie coś? Ta discounting pores. No to tak, no to jest zaliczanie jako wejście do dziurki. Tylko że no to nie jest dziurka, to jest wejście do dziurki. To jest tak, jakbyś tłumaczył, że to jest... A nie, w sumie? To ile rurka ma dziurek? Jedną czy dwie? No to jest to samo, Tutaj... Bo jedną. Ktoś by powiedział, jak jedna osoba powiedziała jedną, inna by powiedziała, że dwie. Weź wyszukaj definicję. Weź wyszukaj definicję dziurki. Znalazłem jakąś ankietę, bo te definicje chciało mi się. Czy słomka do picia ma jedną czy dwie dziurki? I 73% dało jedną, a 27% dwie. Dobra, to powiedzmy, że byśmy definiowali poprzez właśnie tą największą ilość osób, która odpowiada na to pytanie, powiedzmy. Że jeżeli większość osób stwierdza, że czerwony to jest taki bardzo jasny czerwony, no to jest jasno-czerwony czerwony. A jeśli nie czerwony, rozumiesz, o co mi chodzi, co nie? Chyba tak. No to jeżeli byśmy definiowali to w ten sposób, poprzez właśnie liczbę osób, która w to wierzy, to wtedy my mamy rację, że są trzy z dziurki. Ale czekaj, czy... Czy to jest dziura? No. Czy to jest otwór przelotowy? Słomka. No bo... Nie wiem, to jest tak zagmatwane przez definicję. No to weź wyznać po prostu definicję. Jeżeli ankietę. Piszę po angielsku hole. Aha, że w definicji jest tak, że to nie ma dwóch wejść. A, no to jak to jest? No na przykład, jest przykład podany, że Doc zrobił dziurę w ziemi. No, czyli nie przekopał całej ziemi, no nie? A. Czyli w takim razie, no to faktycznie będzie
usta, nos. Tylko nos to są dwie dziury, czy jedna? Jeżeli to zaliczamy jako otwory, no to dwa. Jeżeli to są otwory. Ale czekaj, nie, bo wtedy... Nie. Bo wtedy to jest przelotowe. To jest wszystko to jest przelotowe. Wszystkie dziury na nos to są przelotowe, więc... więc jeżeli byśmy definiowali w ten sposób dziurę, no to w kubku jest dziura. Tylko że teraz, jeżeli by się ciągle bardziej to otwierało, ten kubek, to potem powoli by wstawał się talerz i ciągle byśmy musieli to definiować jako dziura. Ale jeżeli byśmy to przetworzyli w talerz praktycznie, który jest płaski, no to wtedy to już dziura? No wtedy nie. Więc ta definicja nie ma sensu, dlatego że gdzieś musi być ta szara, raczej nie szara, tam gdzieś musi być ta granica tego, czy to jest dziura, czy nie. Więc lepiej, żeby definiować to po prostu właśnie coś, co ma... Żeby było to poprawna definicja, raczej to pewnie jest ta taka symplistyczna, jeżeli się nie skupiasz na tych detalach. Jestem pewien. Ale zgaduję, że naukowa byłaby taka, że no to jest taka, co przelatuje. Bo wtedy to, no kubek jest dziurą, ale także i talerz by musiał być dziurą. Po prostu mi się wydaje, że definicja nie zakłada, że ktoś będzie tak dewagował nad tym, bo każdy raczej wie, co to jest dziura. Tak, tylko że właśnie tak potem powstają kłótnie z semantyki. Semantyki to co jest? Pośród właśnie definicji słów, na przykład tak jak to jest w tym, czy woda jest mokra. I tam była kłótnia, nieironicznie o to, tam światowa. Moim zdaniem nie jest mokra. Jak to? Nie, przeczytam ci coś, czekaj. Jest mokra. No bo patrz, no. Mokre nazywamy coś, co się jest oblane wodą, no nie? To sama woda w sobie jest mokra? Też nie jest sucha, ale mokre dżinsy mam, czyli dżinsy, które zostały zmoczone wodą. Ale czy woda sama w sobie jest mokra? No niby jest, ale... Czekaj, zaraz ci wytłumaczę w sposób tego. Dlatego, że teraz to są semantyki. Nie masz racji. Ty po prostu nie masz racji. Ja wiem, że nie masz racji i zaraz ci powiem właśnie czemu i jak, przez co to jest. Dobra, przekonaj mnie. No tak, jest, to jest przez silne tetraedyczne wiązanie wodorowe. I to tłumaczy, że woda sama w sobie jest mokra i wszystko także i co jest dotykane przez wodę, jest w tym woda. I przez to, że jest w tym woda, to jest to mokre. Dlatego także i woda jest mokra, dlatego że woda posiada wodę w sobie. Nawet i w semantyce ta jest mokre, dlatego że ta definicja, którą ty podałeś, to jest jedna z wielu definicji. Która ta jedna definicja pomaga tobie, tylko że także i są definicje, które stwierdzają, że coś jest coś, co posiada w sobie wodę. Tylko że woda posiada w sobie wodę, więc woda jest mokra. Scientifically woda jest mokra. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że definicja, że wszystko co posiada wodę jest mokre, to powoduje kolejne kłótnie, no bo wszystko jest mokre wtedy, bo praktycznie wszystko posiada w sobie wodę. No tak. Z definicji tak, tylko że właśnie tak samo i nieraz właśnie nie używamy tej konkretnej definicji. My używamy tak, żeby właśnie dla prostoty używamy niektórych rzeczy. Ale definicje powinny być do tego tak, żeby właśnie było coś konkretne, tak żeby to było konkretne i precyzyjne. Bo nie zawsze używasz słowa poprawnie. Gaslighting. Nieraz właśnie teraz jest zaczynane używanie słowa gaslighting jako coś mniej ważnego. Jako że no w ogóle tak ciągle kłamałeś, że aż o tobie uwierzyłem. Gaslighting to jest coś bardziej, dużo bardziej ważne, bardziej... po prostu ty zmieniasz życie komuś poprzez gaslightowanie. Ale teraz już, ale pomimo tego, że ma definicję zmieniania życia poprzez właśnie kłamanie, to my używamy gaslightingu jako... Amogus. Amogus.
Jako ogółem okłamanie, okłamanie kogoś, aż uwierzy ci. My nie używamy z tych konkretnych definicji nieraz. Jebać tą grę, nie gram w to.